się do nas też śmiej. Popatrz wkoło, witają cię przyjaciele. Z tobą razem najdalszy wyruszą rejs. I na biegu skuty lodem, przez burz płonący Sahary piach, przez mroczną dżunglę i wielką wodę, poznać smak przygód, a nawet strach. Ty rekinów się nie zlękniesz, nimfów, do domu powrócisz wróg. Sinbad, Sinbad, z tobą się żyje weselej. Sinbad, Sinbad, i ty się do nas też śmiej. Popatrz wkoło, witają cię przyjaciele. Z tobą razem przygoda z 40 rozbójnikami. Po tym jak Sindbad, Alibaba i stary Ara uratowali miasto, sułtan Bagdadu wydał na ich cześć ucztę. Zawdzięczamy to Sindbadowi i jego przyjaciołom! Słyszałeś o dobrych manierach przy stole? Słyszałem, ale my nie siedzimy przy stole, siedzimy na ziemi. Pomimo to mógłbyś się troszkę lepiej zachowywać, mój kochany. Okropny Sindbad, mlaskasz jak wielbłąd. Nie zapominaj, że jesteś u sułtana. Ładnie tańczą. Wspaniale pięknie. Co sądzisz o tym, żebyśmy wprosili cię na ucztę? Na zawsze utkwiłaby sułtanowi w pamięci. Spiąć konie ostrogami! Dziś wieczorem będziemy ucztować w skarbcu Bagdadu. Sindbadzie, teraz twoja kolej. Pokaż nam jakąś sztuczkę. Co? Ja? Nic nie umiem. Lepiej nie, 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 nie. Przecież znasz jakąś sztuczkę albo piosenkę. Zaśpiewaj nam coś. Ja mogę coś pokazać. Na pewno wam się spodoba. Tak, dlaczego nie? Zaczynaj. Dziękuję. Czy księżniczka zaszczyci mnie swoim szalem? Potrzebuję go. Niełatwo odmówić, gdy tak ładnie proszą. Dziękuję. Nie ma powodu, aby dziękować. Proszę. Zrobię coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem. Taniec z mieczami przy zawiązanych oczach. Przestań się w końcu trząść. Siedzisz przecież całkiem wygodnie. A wy pośpieszcie się. Tak jest. Ostrożny, Alibabo. Sklep jest zamknięty. Wiem, dlatego przyszedłem. Ani kroku dalej, stój i nie ruszaj się, ty grubasie, bo powiem sułtanowi. Nie macie, no już.
Jeżeli się nie podobało, powiedzcie. Bardzo nam się podobało, bo jest wspaniały. Świetnie, Alibabo. Nigdy nie mówiłeś, że coś takiego potrafisz. Stało się coś strasznego. Alibaba z 40 rozbójnikami przybył do miasta. Alibaba i 40 rozbójników? Starczy, ruszamy! Nadchodzi straż sułtana! Sindbad u nas też byli! Co za podłość! Nie płacz, Sulajko, już po wszystkim. Co się stało? Tak, zabrali wszystko, co było w domu, a czego nie zabrali, zniszczyli. Nad tobą się zastanowię. Dobrze ci z tym kneblem. No dobra. Bardzo ci dziękuję, Alibabo. Przestań, jestem na ciebie zły. Pozwoliłeś się im schwytać jak praczka. Dlaczego jesteś na mnie zły? To była po prostu wola Allaha. Tak? A po co Allahowi nasze dywany? Skąd mam to wiedzieć? Może mu zimno w nogi. Wiem tylko, że nie można sprzeniewierzać się jego woli. Tak tłumaczą się tchórze! A. Skoro Allah chce, żebym miał zimne nogi, to będę je miał. Zatrzymacie! Czy są jakieś straty? Nie, jest cała 40. Dobrze, bardzo dobrze. Przynajmniej jedna dobra wiadomość. A teraz słuchajcie mnie. Jutro po zachodzie słońca napadniemy na Bagdad jeszcze raz. Z tym nie liczą się w życiu. Nic nam nie zostawili. Nic. Tak to już jest, Sheila. Nie bądź smutna. To wola Allaha. Z nią musimy się pogodzić i ty się z tym wreszcie pogódź. Nie, nie pogodzę się. I z twoim gadaniem też nie. Przestańcie się w końcu kłócić. Pomyślcie lepiej, co możemy zrobić. Tyle pamiątek było tu po twoich rodzicach. Nie płacz. One zostały tylko skradzione. No właśnie, dlatego tak mi smutno, zostały skradzione. Rozumiem cię. Głowa do góry. Będzie dobrze. Zobaczysz. No tak. Twoje no tak nie podoba mi się, Alibabo. Nie musi ci się podobać. Najważniejsze, że idziesz z nami. Chyba nie masz na myśli tej bandy rozbójników. 40 rozbójników to 40 wrogów, mój chłopcze. Wiem sam, wcześniej byłeś członkiem tej bandy. Znasz ich na tyle dobrze, żeby wiedzieć, jak bardzo są niebezpieczni. Alibaba rozbójnikiem? Zrozumieliście? Pytamy w każdym domu. A co ja mogę zrobić, Sindbadzie? Też chciałabym pomóc, przecież wiesz. Idź z Solejką i pomóż jej przy wypytywaniu. To wszystko? Alibaba! Fajnie, że cię spotkałem! Co robisz tutaj w okolicy? Większość schowała się, zostali sami żołnierze! Szukają rozbójników, tak jak my. Ale ich jest dużo, a nas tak mało. Pomóż nam, Hasan! Przydasz się! Nie martw się, jakoś wytłumaczę to twojemu staremu. Nic mu nie można wytłumaczyć. Żołnierze? Może już coś wiedzą. Wiecie już mniej więcej, gdzie są rozbójnicy? W mieście czy jeszcze na pustyni? Za mną! O! O! O!
Złote monety. Alarm, wszyscy do skarbca. O nie, teraz już nic nie zostało. Byli przebrani za żołnierzy, nic nie mogliśmy zrobić, bardzo mi przykro. Zamiast przepraszać, rusz się wreszcie i dogoń ich. Halo, otwórzcie bramę. Znalazłem coś, co należy do zamku! Rozbójnik! No tak. Masz coś dla nas? Tak, worek ze złotymi monetami. Leżał na ziemi. Chyba w skarbcu. Aresztować go i to natychmiast. Mnie? Dlaczego? Jestem po waszej stronie. Chcę wam pomóc. Nie gadaj tak. Sami ustalimy, po której jesteś ojej, stronie. Ojej, Alibaba! A! Od razu mi się nie spodobałeś, mój przyjacielu. Nie spodobał mi się twój nos. Co ma mój nos wspólnego z bandą rozbójników? Jak śmiesz krzyczeć, powiem ci, co mi się w tobie nie podoba. Wkradłeś się do pałacu jako przyjaciel Sindbada. Zgadza się, że jestem przyjacielem Sindbada, ale nie wkradłem się, byłem zaproszony. Tak, byłeś, a to był błąd. Mam nadzieję, że naprawimy ten błąd. Mnie nie nabierzesz. Jesteś jednym z nich. Wrzućcie go do najciemniejszego lochu. Nie, puszczajcie. Wysłuchajcie przynajmniej, co mam do powiedzenia. Nie zrobiłem nic złego. Puszczajcie. Do środka z nim. Co za głupcy? Otwórzcie drzwi. Chcę rozmawiać z sułtanem. Natychmiast chcę rozmawiać z sułtanem. Puśćcie mnie do sułtana. Puśćcie mnie. Nie, nie mogli tego zrobić. Mówię ci, widziałem na własne oczy, jak go zamknęli. Moje dzieci, nic nie możemy zrobić, taka jest wola Allaha. Co? Pytam się tylko, czym na to zasłużyliśmy. Najpierw odbiera nam Allah dywany, a potem Alibabę. Słyszeliście? Już zamknęli Alibabę! Hasan przed chwilą nam o tym opowiedział, był przy tym, a ja sobie na to nie pozwolę! Przyznajesz, że twój przyjaciel był wcześniej członkiem tej zbójeckiej bandy. Tak, ale to było bardzo dawno temu. Alibaba stał się uczciwy. Tak mówią wszyscy. Rozbójnikiem zostajesz na zawsze. Oni nigdy się nie zmieniają, nigdy. Alibaba się zmienił. Dobrze go znam. Tyle razy mi już pomógł. Kto by pomyślał? Oddaję złoto, a oni co robią? Zamykają mnie. Człowiek cieszy się, że wraca do domu, a potem tak to się kończy. Trochę szczęścia i powinno się udać. Jeszcze mnie nie znają. Nie pierwszy raz mnie to ratuje. Allahu, jak tu wysoko. Najtrudniejsze. To ten Alibaba! Zatrzymać go! Zaraz! Więzień ucieka! Pomocy! Tam jedzie Alibaba! Stój, Sindbadzie! Ty tu zostaniesz! Pomogłeś uciec Alibabie! Nigdy ci tego nie wybaczę! Wcale mu nie pomogłem. To twoja sprawka. Za to zostaniesz zamknięty, dopóki Alibaba nie wróci. Ministrze! Zanim popełnisz następne błędy, chciałbym z tobą zamienić słówko.
Pomyśl, ministrze, nie przypominasz sobie mnie. O tak, tylko pan może być królem Aladynem. Od dawna nie mieliśmy od pana żadnej wieści. Witam, wasza wysokość. Kłaniasz się przed królem, staremu człowiekowi ukłonu byś już nie oddał, przyznaj się. Nie pomyślałbym, że wasza wysokość jest jego przyjacielem. Nie jestem tylko przyjacielem Sindbada, jestem też przyjacielem Alibaby i powiem ci jedno, ministrze. Lubię ich bardziej niż was wcześniej. Oni mnie lubią takim, jaki jestem, a nie z powodu korony i władzy. Nie rozumiem, dlaczego pan przebywa z tym chłopakiem, ale to nie ma teraz najmniejszego znaczenia. Czy możecie udowodnić, że Alibaba nie należy do bandy rozbójników? Chciał być uczciwy, a jest poszukiwany. Mógł zostać z nami. Nie podobają mi się ci dwaj. Dobrze, Solajka. Zrobiłaś to naprawdę dobrze. Dziękuję. O, Sindbad, jesteś na wolności? Wpadłam na pomysł z piaskiem, myśląc, że łatwiej będzie ich znaleźć. Tak, to bardzo dobry pomysł. To ci sami, którzy okradli nasz dom. Spójrz, Sindbad. Musicie iść tylko za śladem z piasku. Wyraźnie go widać. Chodzi, Sheila. Wiemy przynajmniej, w którą stronę pojechali, a stąd możemy iść za ich śladami. Sindbad! Alibaba? No, nareszcie cię znalazłem. Wszędzie cię szukałem. To naprawdę ty, a nie Fata Morgana? Patrz, mój list gończy. Nie uważacie, że dobrze tu wyszedłem? Teraz jestem sławnym człowiekiem. Smutna to sława być na liście gończym. Co za nie tak to, Alibabo? Przestań już. Wszystko jedno, w jaki sposób dochodzi się do sławy. Idźmy lepiej śladami, żeby nam całkiem nie uciekli. Uspokój się! Rób to, co ci każę! Jo! Ślady prowadzą prosto do wody. Zobaczmy to z bliska. Dobra, pio! Bardzo dziwna, Alibabo. Sindbad! Musicie się ukryć, nadchodzą rozbójnicy! Nie mogą, w tym miejscu ślady znikają. Nigdy nic nie wiadomo. Ach. To zobacz sam, jacyś na pewno nadchodzą. Otwórz się! Ha,
Zrozumiałeś, co on powiedział? Coś z otwieraniem. Coś tam otwórz się. Nie, to nie było coś tam. Coś tam nigdy się nie otwiera. Bądźcie cicho, wracają. Sezamie, zamknij się. Szafranie albo coś podobnego do jedzenia. Sheila ma rację, Sindbadzie, chodź. Tym razem się obawiam. Spróbuj z szafranem. Nie, szafran to nie był. To było coś z E. Może pieprz? Spróbuję z pieprzem. Otwórz się, pieprzu, słyszysz mnie? Nie, pieprz to nie był. Coś innego. A może to był banan? To spróbuję. Bananie, otwórz się, słyszysz mnie? Banan to też nie był. Jabłko, otwórz się, słyszysz mnie? Tajskie jabłko, otwórz się! Fasolo, otwórz się! Ty stary pierniku, otwórz się! Ananasie, otwórz się! Czosnek? Nie, to też nie. Zaprzyjaźniona trójka podejmowała próby przez cały dzień. Jednak prawidłowe słowo nie wpadło im do głowy. Próbowali z cebulą i pestkami, ale sezam nie przyszedł im na myśl. Minęło trochę czasu, zanim Sindbad i Alibaba zawieźli skradzione skarby do Bagdadu. Ale nie był to koniec przygód z 40 rozbójnikami. Dowódca rozbójników tak szybko się nie poddał. Przebrany za kupca, zakradł się do miasta. Ale o tym w naszym kolejnym odcinku. Się do nas też śmiej. Popatrz koło, witają cię przyjaciele. Z tobą